Masz czasem wrażenie, że życie przepływa ci przez palce? Tkwisz ciągle w tym samym i nie zbliżasz się do osoby, którą chciałabyś zostać. Przychodzi nowy tydzień, miesiąc, rok i ty za każdym razem obiecujesz sobie, że tym razem będzie inaczej. Jednak tak się nie dzieje. Pytanie jest, jak zostać osobą, o której marzysz? Jak uwolnić się od złych nawyków? I jak zmienić swoje życie? I atomowe nawyki Jamesa Cleara odpowiadają właśnie na te pytania. W tym filmie streszczę i omówię krok po kroku wszystkie najważniejsze lekcje z tej książki i oczywiście zachęcam cię do przeczytania jej, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra lektura. Zbyt często myślimy, że trzeba zrobić coś ogromnego, żeby zmienić swoje życie. Wiecie, przewrócić je do góry nogami, zmienić o 180 czy te przysłowiowe 360 stopni. Jednak to właśnie te drobne zmiany powodują w dłuższej perspektywie ogromne rezultaty. Przyjrzyjmy się dokładnie matematyce. Gdybyś każdego dnia stawał się o 1% lepszy niż dnia poprzedniego, to w ciągu roku będziesz prawie o 38 razy lepszy w tym, co robisz. Sukces jest wypadkową codziennych nawyków, a nie jednorazowych zmian. Kiedy zaczynasz jakiekolwiek przedsięwzięcie w swoim życiu, to myślisz, że sukces będzie liniowy. Pojawi się od dnia pierwszego i będzie rósł z dnia na dzień. Jednakże tak się nie dzieje. Początkowo niewiele widać tak naprawdę. Zaczynasz chodzić na siłownię, jednak po 2-3 tygodniach dalej nie masz więcej mięśni widocznych, albo nie masz znacznie mniej tłuszczu, albo uczysz się nowego języka przez miesiąc, ale dalej tak naprawdę niewiele z tego rozumiesz i z nikim nie jesteś w stanie się dogadać. I James Clear odnosi się do tej części i nazywa ją doliną rozczarowania. Włożyłeś tyle wysiłku w coś, a dalej nie widać rezultatów. I w tym miejscu właśnie większość ludzi się poddaje i wraca do starych nawyków. Jednak najpotężniejsze wyniki każdego procesu pojawiają się później tak naprawdę. Im coś robimy dłużej, tym te wyniki są bardziej spektakularne. Wiecie, najtrudniej jest zarobić pierwszy milion. Kolejny milion przyjdzie łatwiej i z każdym kolejnym jest coraz łatwiej. Także zapomnij o celach, a skup się na systemie. Bo widzisz, cel to rezultat, który chcesz osiągnąć. A systemy zajmują się procesami, które do tego sukcesu dążą. Najlepszym sposobem na osiągnięcie w życiu wszystkiego, na czym nam zależy, czyli lepszą kondycję, zbudowanie odnoszącego sukcesu biznesu, spędzanie większej ilości czasu z rodziną, jest wyznaczenie konkretnych, realistycznych celów. Ale co jeżeli byś totalnie zignorował te cele i skupił się tylko na systemie, który do nich prowadzi? Czy nadal odniósłbyś sukces? Autor twierdzi, że tak. A oto kilka problemów z samym stawianiem sobie właśnie celu. Zauważcie, że ludzie sukcesu i nieudacznicy bardzo często mają ten sam cel i jedni go osiągają, inni go nie osiągają. Wiecie, co różni sportowca, który zajmuje pierwsze miejsce od sportowca, który zajmuje 20 miejsce? Obaj przecież ciężko pracują i obaj chcieliby wygrać. Osiągnięcie celu zmienia twoje życie tylko na moment. I cele mogą wywołać taki konflikt albo-albo. Że wiesz, albo osiągniesz ten cel i odniesiesz sukces, albo go nie osiągniesz i odniesiesz porażkę. I nawet jeżeli robiłeś postępy we właściwym kierunku, to co się dzieje po osiągnięciu celu? Jeżeli twoim celem przykładowo było przebiegnięcie maratonu, to bardzo możliwe, że po przebiegnięciu tego maratonu twoja motywacja spadnie, no bo jakby już osiągnąłeś ten cel. Cele są dobre do wyznaczenia kierunku, ale to systemy są najlepsze do robienia postępów. Powodem, dla którego powtarzasz ten sam zły nawyk cały czas i nie możesz go zmienić, nie jest przecież to, że nie chcesz tego zrobić, tylko właśnie to, że masz niewłaściwy system i nie zabierasz się do tego tak, jak się powinno. I właśnie te tytułowe atomowe nawyki to małe rutyny i zachowania, które kumulują się, by z czasem przynosić stopniowe, pozytywne rezultaty. Oczywiście wielkie przełomy zwykle przyciągają więcej uwagi niż małe ulepszenia, ale to, co naprawdę się liczy, to drobne, codzienne decyzje i działania, które podejmujemy. I tak jak atomy są budulcem cząsteczek, nawyki atomowe są budulcem niezwykłych wyników. I istnieją trzy warstwy zmiany zachowania. W pierwszej warstwie, czyli tej, która jest najbardziej delikatna, którą łatwo przełamać, to jest właśnie skupienie się na konkretnym celu, jaki chcesz osiągnąć. Czyli na przykład chcę przebiec maraton, chcę przeczytać książkę, chcę schudnąć, chcę zaoszczędzić pieniądze. Druga warstwa jest nieco mocniejsza. Tutaj chodzi o zmianę właśnie procesu, czyli na przykład wprowadzenie nawyku, nie wiem, codziennego czytania książki, czy codziennego odkładania do skarbonki 5 zł. Trzecia warstwa jest najmocniejsza. Chodzi tu o zmianę tożsamości, zmianę swoich poglądów, zmianę jakby podejścia do życia, że nie jesteś już człowiekiem, który ma, próbuje, nie wiem, codziennie biegać, tylko jesteś biegaczem. Jakby w twojej głowie jest to, że jesteś osobą, która jest biegaczem, która codziennie biega. To jak wiecie, mycie zębów, to w pewnym momencie no, po prostu jesteśmy ludźmi, którzy myją zęby. To nie jest jakby nic spektakularnego, po prostu to robimy. I właśnie większość osób koncentruje się konkretnie na tym celu, gdzie to właśnie ta zmiana tożsamości będzie najważniejsza. I gdzie wtedy celem nie jest nauka gry na instrumencie, tylko celem jest zostać muzykiem. Kiedy coś, czego pragniesz w swoim życiu, staje się twoją nową tożsamością, to jest to coś, czego pragniesz, czego nie potrzebujesz do tego motywacji, to po prostu jest. Chcesz żyć zgodnie z tą tożsamością. Przypomnij sobie za każdym razem, gdy wykonujesz trening,
Jestem sportowcem. Za każdym razem, gdy piszesz linijkę kodu, pomyśl sobie, że jesteś programistą. Nawyk występuje wtedy, gdy coś zostało powtórzone tak dużo razy, że staje się po pierwsze automatyczne, a po drugie robimy to z jak najmniejszą ilością wysiłku. I wiecie, można w internecie spotkać takie coś, że na przykład nawyk buduje się, nie wiem, 28 dni, 35 dni, 45 dni, czy jakąkolwiek ilość dni, ale tak naprawdę główną rzeczą, która będzie powodowała to, że ten nawyk wypracujemy, jest to, ile razy go powtórzymy, czyli nie ilość dni, co bardziej ilość powtórzeń. Nawyki są tworzone i wzmacniane za pomocą pętli, która się cały czas powtarza. Sygnał, pragnienie, reakcja, nagroda. Sygnał, jesteś zmartwiony. Pragnienie, chcesz się rozluźnić. Reakcja, wyciągasz telefon i scrollujesz TikToka. Nagroda, przestajesz myśleć o problemach. Na chwilę. Im częściej powtarzasz te pętle nawyków, tym ona staje się coraz bardziej automatyczna, coraz bardziej staje się taka dla ciebie normalna. Sami spójrzcie, ile razy właśnie sięgacie po telefon, nawet dosłownie na minutę. To jest jakby przyzwyczajenie. Tyle razy to robicie w ciągu dnia, że to się staje normalnością, codziennością. Sygnałami może być wszystko. Możemy nawet nieświadomie właśnie robić pewne rzeczy przez rzeczy, których nie zdajemy sobie nawet sprawy. Zapach, dźwięk, osoba, smak, cokolwiek. I pamiętaj, że nawyku nie da się tak naprawdę wyeliminować, tylko można go zmienić, bo musimy po prostu w to miejsce jednego nawyku, który powiedzmy jest zły, wstawić coś innego tak, żeby zmienić ten nawyk na dobry. Także w tej pętli właśnie tego nawyku można zmienić tak naprawdę jedną rzecz, bo sygnału nie zmienimy, pragnienia nie zmienimy i nagrody też nie zmienimy. Jedyne, co możemy zmienić w pętli nawyku, to jest reakcja. Przykładowo, jeżeli jesteś właśnie zirytowany, masz gorszy nastrój i chcesz się lepiej poczuć, z jednej strony można, nie wiem, zamówić pizzę, z drugiej strony można napić się gorzały, a z jeszcze z jakby innej strony można pójść na trening. Sygnały są te same, pragnienie jest to samo, nagroda jest ta sama, ale tylko reakcja się zmienia. I ta książka pokazuje nam cztery prawa, które właśnie do tego prowadzą. Niech to będzie oczywiste. Większość twoich obecnych nawyków jest tak automatyczna, że nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Także w pierwszej kolejności musisz sobie uświadomić właśnie, jakie masz nawyki codziennego życia, musisz przeanalizować ten dzień. I żeby to zrobić, możesz wykorzystać tak zwaną kartę nawyków. I polega ona w skrócie na tym, że na kartę wypisujesz sobie zachowania w ciągu dnia, jakie masz. Właśnie typu, nie wiem, że jak siadasz w salonie na kanapie, nie wiem, scrollujesz właśnie na internet albo przeglądasz jakieś głupie filmiki czy cokolwiek, wypisujesz te zachowania i oceniasz je na trzy sposoby. Jedne to są złe nawyki, drugie to są dobre nawyki, trzecie to są po prostu obojętne rzeczy. I musisz to zrobić, żeby właśnie zauważyć, które te zachowania chcesz zmienić, w którym momencie te reakcje właśnie na pewne sygnały chcesz zmienić na lepsze. Najczęstsze sygnały, czas, lokalizacja, pomogą ci osiągnąć cele. I musisz wyraźnie określić zamiar swojego działania właśnie w czasie i przestrzeni. Złym przykładem będzie, będę czytał więcej w tym miesiącu. Dobrym przykładem będzie, będę czytał codziennie 15 minut książkę o 6 rano w swoim fotelu w salonie. Określasz czas i przestrzeń. Innym dobrym sposobem jest stworzenie tak zwanego łańcucha nawyków, czyli po jakimś nawyku, który już mamy, wrzucamy jakiś nawyk, który chcemy wyrobić. Czyli na przykład po myciu zębów, nie wiem, rozciągamy się przez 5 minut. Albo przykładowo wieczorem oglądając jakiś serial, nie wiem, rozciągamy się, ćwiczymy czy cokolwiek, żeby właśnie połączyć dwie rzeczy, jedną, którą już robimy, z drugą, którą chcemy zacząć robić. Kolejnym bardzo ważnym aspektem wyrabiania nawyków jest odpowiednie środowisko. Dużo łatwiej jest bowiem wyrobić pewien nawyk, jeżeli mamy ku temu dobre środowisko. I na odwrót, jeżeli to środowisko jest złe, to łatwiej będzie robić te złe nawyki. Środowisko to niewidzialna ręka, która kształtuje ludzkie zachowanie. Także musisz przeprojektować swoją przestrzeń wokół ciebie tak, żeby ci pomagała, a nie żeby ci przeszkadzała. I po pierwsze, to środowisko musi być usłane różnymi wskazówkami, które ci w tym pomogą, a jednocześnie trzeba usunąć te rzeczy, które sprawiają, że te nawyki są złe. I tutaj bardzo łatwym przykładem jest to, że w momencie, gdy chcesz na przykład wyrobić sobie nawyk regularnego picia wody, no to jest mieć szklankę zawsze przy sobie właśnie wody, bo wiecie, to jest trochę tak, że jeżeli nie macie co pić, to po prostu nie będziecie pić, a w momencie, gdy ta szklanka wody będzie napełniona, no to mimowolnie po prostu po nią sięgniemy i się jej napijemy. I tutaj po prostu chodzi o to, żeby mieć w domu w kilku miejscach tą wodę, tak żeby po nią sięgać. A jeżeli przykładowo chcesz nauczyć się grać na gitarze, no to ta gitara musi być gdzieś blisko, musi być pod ręką, nie może być schowana w szafie. Z drugiej strony, jeżeli chcesz przestać jeść słodycze, przestać podjadać i tak dalej, to musisz wyeliminować te rzeczy ze swojego domu albo po prostu właśnie je pochować. Czyli tutaj przykładowo, nie wiem, paczkę chipsów czy jakiegoś batonika chowasz do jakiejś szafy gdzieś, po którą musisz wyjść, nie wiem, na drabinie, tak żeby utrudnić sobie do niej dostęp i żeby nie była na widoku. Przestań postrzegać swoje otoczenie jako miejsce po prostu wypełnione przedmiotami. Wyobraź sobie, że jest to miejsce pełne
różnych relacji. Taka kanapa w salonie dla jednej osoby może być miejscem, w którym czyta książkę, w którym pracuje, a dla innej osoby może być to miejsce, w którym, nie wiem, chilluje bombę, ogląda Netflixa, gra na konsoli, cokolwiek. I w momencie, gdy będziesz chciał w takim miejscu, w którym już jest jakaś rola przeznaczona, typu właśnie relaks, to ciężko będzie w tym miejscu robić coś produktywnego, więc musi znaleźć sobie inne miejsce. Autor często powtarza mantrę: jedna przestrzeń, jedno użycie. Oczywiście będzie to utrudnione w momencie, gdy ktoś mieszka w kawalerce 30 metrów, więc trzeba sobie zdać z tego sprawę, że trzeba to przełożyć na swoje realia. Silna wola swoją drogą, ale ma pewne granice i działa tylko doraźnie. A wyeliminowanie złych nawyków u źródła jest bardziej skutecznym rozwiązaniem. Jeżeli telefon przeszkadza ci się skupić, przeszkadza ci w pracy, to odłóż go po prostu do innego pomieszczenia. Nie wiem, jeżeli siedzisz, załóżmy, przy biurku i ten telefon ci przeszkadza, cały czas po niego sięgasz, to nie wiem, odłóż go do ubikacji, jeżeli ktoś będzie dzwonił, no to usłyszysz, że ktoś dzwoni, więc jakby nie ominie cię coś istotnego, ale nie będzie jednocześnie właśnie pod ręką, żeby po prostu po niego sięgnąć i zobaczyć, co tam się dzieje. Kolejnym bardzo ważnym elementem budowania tych nawyków jest uatrakcyjnienie sytuacji, tak żeby właśnie czekała nas jakaś nagroda czy cokolwiek, co będzie satysfakcjonujące. Bo kiedy oczekujemy nagrody, to podejmujemy działania, a im bardziej satysfakcjonujące jest działanie, tym bardziej prawdopodobne jest, że będziemy je powtarzać, aż stanie się ono nawykiem. Dlatego ważnym krokiem do wyrobienia jakiegoś nawyku jest zdanie sobie sprawy z tego, jak ważna w tym procesie będzie dopamina, która bardzo mocno wpływa na naszą motywację. Mierząc poziom dopaminy, naukowcy mogą dokładnie określić moment, w którym pojawia się chociażby głód. Kiedyś zakładano, że dopamina odpowiada tylko za przyjemność, ale teraz wiemy, że jest niezbędna dla wielu funkcji neurologicznych, w tym motywacji, pamięci, uczenia się, karania, a także dobrowolnego poruszania się. Uzależnieni od hazardu mają wzrost tej dopaminy tuż przed postawieniem zakładu, a nie po wygranej. Dlatego też mimo tego, że przegrywają, dalej to robią. I zanurzmy się trochę tutaj głębiej, ogólnie właśnie o dopaminie też bym chciał nagrać oddzielny materiał. Ale czy to korzystanie z mediów społecznościowych, czy jedzenie tak zwanego śmieciowego jedzenia, czy zażywanie substancji niedozwolonych, to wszystko wiąże się z wysokim poziomem dopaminy i silnie przez to uzależnia. Bo hormon dopaminy nie jest uwalniany tylko wtedy, gdy odczuwamy tą przyjemność, ale także wtedy, gdy jej po prostu oczekujemy. I tak widok niezdrowego jedzenia, na które masz ochotę, podnosi poziom dopaminy, a nie jakby samo zjedzenie tego pożywienia. Czasami nawet myśl o wakacjach i o urlopie jest przyjemniejsza niż same wakacje. To właśnie pragnienie jest tym, co w pierwszej kolejności powoduje, że podejmujemy jakieś działanie. I właśnie dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli satysfakcję z danych nawyków, żebyśmy właśnie oczekiwali jakiejś przyjemności, która nas czeka. I dlatego jednym z procesów budowania nawyku jest łączenie czegoś, czego nie lubimy, albo co chcemy zacząć robić, z czymś, co po prostu już lubimy, robimy i jest to dla nas przyjemnością. I tu właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, możesz połączyć oglądanie ulubionego serialu z treningiem. Ja przykładowo cały serial Narcos obejrzałem robiąc cardio. Jakby żadnego odcinka nie obejrzałem w momencie, gdy nic nie robiłem. Tak sobie postanowiłem, że będę ten serial oglądał tylko w momencie, gdy będę robił cardio i w taki sposób też się motywowałem, bo jak chciałem zobaczyć kolejny odcinek, no to jednocześnie musiałem zrobić trening. Profesor David Primack opracował właśnie taką zasadę, że bardziej prawdopodobne zachowania wzmocnią mniej prawdopodobne zachowania. Innymi słowy, nawet jeśli nie możesz się doczekać jakiegoś ćwiczenia, to zostaniesz do tego uwarunkowany, ponieważ możesz zrobić coś innego, co naprawdę sprawia ci przyjemność. Kolejnym elementem naszego środowiska są oczywiście ludzie, którymi się otaczamy. I tu oczywiście łatwo powiedzieć, ciężej zrobić, ale jeżeli chcesz coś właśnie zmienić, chcesz coś zacząć robić, no to warto byłoby się zacząć otaczać ludźmi, którzy też to robią. Chodzenie na siłowni może być bardziej motywujące i bardziej zachęcające niż trening w domu, dlatego że w domu jesteśmy sami. W momencie, gdy idziemy na siłownię, no to są tam osoby, które już to robią. Możemy poznać te osoby, mogą zacząć być właśnie w naszym kręgu znajomości, w naszym środowisku. I tu powiem właśnie wam prywatnie, że ja jestem jedną z takich osób, że mi dużo łatwiej jest coś robić w momencie, gdy mam do tego odpowiednie środowisko. Próbowałem trenować w domu, ale nie jest to dla mnie nawet w 1/5 tak, że tak powiem, skuteczne i przyjemne, jak trening na siłowni. Tak samo w momencie, gdy studiowałem, dużo łatwiej mi się było skupić w bibliotece, gdzie mimo wszystko te warunki nie były najbardziej sprzyjające, bo był tam chociażby większy hałas, mimo że to biblioteka, niż u mnie w domu, ale samo to, że właśnie dookoła mnie byli ludzie, którzy się uczyli i nawet ich nie znałem, to było to dla mnie motywujące. I trzeba spojrzeć na takie pierwotne źródło zachcianek. Wiecie, w takim normalnym, powiedzmy, dzikim życiu nie powiedziałbyś, że
nie wiem, muszę zjeść pizzę, bo inaczej umrę. I wiesz, że potrzebujesz tej pizzy do przeżycia. To są po prostu zachcianki. Ale pod tymi zachciankami leżą prawdziwe motywy i prawdziwe pragnienia, których potrzebujemy do życia. Zdobywanie pożywienia i wody, znajdowanie miłości i reprodukcja, łączenie się i budowanie więzi z innymi, zdobywanie akceptacji i aprobaty społecznej, zmniejszanie niepewności, zdobywanie statusu i prestiżu. Wiesz, twój mózg nie ewoluował z myślą chęci palenia papierosów albo sprawdzania Instagrama co 10 minut. I wszelkie właśnie platformy, produkty, strony internetowe, one nie wymyślają pragnień, nie wymyślają nowych motywacji, tylko odwołują się do tego, co już tak naprawdę jest, co każdy w sobie ma. I tak w momencie, gdy ktoś potrzebuje właśnie takiej aprobaty społecznej, potrzebuje mieć jakiegoś kręgu znajomych, spotkać się z kimś czy cokolwiek, no to może odpalić chociażby Facebooka, Messengera, porozmawiać z kimś online i tak dalej. Ktoś, kto szuka miłości, kto szuka reprodukcji, zainstaluje Tindera albo odpali Pornhuba. Wyszukiwarka Google pomaga zmniejszyć po prostu naszą niepewność i niewiedzę. Dlatego bardzo ważnym jest to, jak postrzegamy dane rzeczy, które robimy. I podkreślać sobie zalety tego, co chcemy osiągnąć, a nie skupić się na wadach. I tutaj na przykład trening na siłowni jednocześnie może się komuś skojarzyć z, nie wiem, bólem, cierpieniem, potem, czymkolwiek. A dla kogoś innego może się wiązać ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem, większą pewnością siebie. Oszczędzanie pieniędzy dla jednego może być poświęceniem, a dla innego może być wcześniejszą wolnością finansową. I te drobne zmiany w naszej głowie, to jak postrzegamy pewne rzeczy, już nam pomogą sprawić, że te nawyki będziemy chętnie wykonywać. Bo będziemy właśnie oczekiwać tej nagrody. Z kolei, jeżeli chcesz przełamać złe nawyki, to właśnie skup się na tych wadach. Czyli w momencie, gdy ktoś właśnie pali papierosy, jest nałogowym palaczem i myśli sobie, że papieros sprawi, że on się rozluźni, to właśnie zacząć myśleć o tym w drugą stronę. Czyli, że on przybliży nas tak naprawdę do śmierci i powoduje, że nie jesteśmy wolni, bo jesteśmy uwięzieni w jakiejś potrzebie. Podczas tworzenia nawyków zachowanie staje się coraz bardziej automatyczne w miarę powtarzania, tak jak wcześniej powiedziałem. I gdy powtarzasz pewną czynność, twój mózg zmienia się, by stać się po prostu bardziej wydajnym, tak żeby dana czynność sprawiała ci jak najmniej problemu. I tutaj każda osoba, która ma prawo jazdy, wie o tym, że w momencie, gdy się uczyliśmy jeździć, gdy to były nasze pierwsze lekcje, albo tuż po zdaniu egzaminu, człowiek był dużo bardziej, powiedzmy, skupiony na drodze, dużo bardziej jakby wszystko myślał po prostu nad tym. A w momencie doświadczenia wraz z latami, to jest normalne wręcz, że człowiek po prostu działa jak automat, bo właśnie o to tutaj chodzi. Że mamy już pewne systemy, mamy już pewne reakcje wyrobione tak, że one są automatyczne i przez to są też skuteczniejsze. I im te nawyki są bardziej prawdopodobne i są łatwiejsze do zrobienia, tym jest większa szansa, że po prostu je wykonasz. Dlatego tak bardzo ważnym jest właśnie ta metoda małych kroków i to, żeby się skupić na tym 1% dziennie. Wiesz, jeżeli musisz jechać na siłownię 40 minut w jedną stronę, to jest mało prawdopodobne, że na nią pojedziesz. Z kolei, jeżeli siłownię masz pod domem, jest dużo większa szansa, że kupisz karnet. I właśnie o to chodzi, żeby sobie ułatwiać życie i programować je w taki sposób, żeby te nawyki były łatwiejsze do zrobienia. I tu przykładowo, jeżeli chcesz na przykład rano wcześniej wstać i od rana być na przykład produktywnym, albo z samego rana pójść, nie wiem, biegać, ćwiczyć czy cokolwiek, to przygotuj sobie na przykład rano, wieczorem wcześniej ubranie na zmianę, buty, nie wiem, szklankę wody, żeby się napić, tak żeby w momencie, gdy wstaniesz już, żeby wszystko było gotowe. Tak samo z jedzeniem, jeżeli chcesz zmienić swoje nawyki żywieniowe, no to zaopatrz się w produkty, które będziesz jeść, żeby mieć je w lodówce, możesz sobie pewne rzeczy już przygotować, możesz robić jedzenie właśnie wieczorem na dzień kolejny, tak żeby właśnie wszystko sobie ułatwić. W ustaleniu dobrych nawyków może też Ci pomóc zasada 2 minut. Znajdź prostą, dwuminutową wersję pożądanego nawyku, który chcesz osiągnąć. I tutaj na przykład bieganie 10 km dziennie może zmienić się w założenie butów i rozgrzewkę. Godzina czytania dziennie może zmienić się w czytanie jednej strony dziennie. I gdy to będzie już dla Ciebie łatwe i stanie się właśnie automatyczne, to możesz sobie to utrudniać i ten czas wydłużać. I w drugą stronę, jeżeli chcesz złe nawyki wyeliminować i je zmienić, no to utrudnij sobie dojście do nich jak najbardziej. Czyli przykładowo, jeżeli oglądasz za dużo telewizji, to za każdym razem, gdy przestajesz ją oglądać, odłącz kabel z kontaktu i odłóż na przykład pilot gdzieś do szafy. Kiedy doświadczysz przyjemności, twój mózg uczy się, że zachowanie jest warte zapamiętania i powtórzenia. To, co jest natychmiast nagradzane, jest powtarzane. Tego, co jest natychmiast karane, unika się. I tutaj o dziwo właśnie te rzeczy, które są dla nas złe, dają natychmiastową satysfakcję, ale w dłuższej perspektywie niosą ze sobą wiele problemów. Z kolei to, co daje nam dobre rezultaty długoterminowo, w krótkim rozrachunku niewiele daje. Dlatego bardzo ważnym jest też właśnie ta tak zwana odroczona gratyfikacja.
Wiadomo, że fajnie jest, nie wiem, zjeść pizzę, chipsy, czekoladę czy cokolwiek, ale w dłuższej perspektywie może to prowadzić do otyłości, do cukrzycy, do problemów z sercem. Z kolei zdrowe jedzenie, powiedzmy, że jest mniej smaczne, ale w dłuższej perspektywie będzie sprawiało, że się będziesz lepiej czuć, będziesz mniej chorowity, będziesz lepiej wyglądać i dłużej będziesz żyć. Więc jak na co dzień wyrobić sobie właśnie te dobre nawyki, mimo tego, że nie przynoszą od razu rezultatów? Istotną rzeczą w wyrobieniu sobie nawyku jest poczucie, że odniosłeś sukces, nawet jeśli on jest niewielki. Poczucie sukcesu samo w sobie jest sygnałem, że nawyk się opłacił i że praca była warta wysiłku. I tutaj chociażby robienie postępów będzie bardzo satysfakcjonujące. I dlatego właśnie warto je monitorować. Bo możesz zrobić tak, że za każdym razem, gdy na przykład 20 minut poczytasz książkę, czy nawet te 5 minut poczytasz książkę, no to wrzucasz sobie na przykład do skarbonki 2 zł, 5 zł czy cokolwiek i za te pieniądze zgromadzone kupujesz sobie co tylko chcesz. I masz jakby taką właśnie gratyfikację, widzisz to, że tych pieniędzy jest tam coraz więcej, jesteś coraz bliżej swojego celu. Z kolei na przykład w treningu siłowym same jakby postępy, samo to, że nasza siła rośnie, że nasze mięśnie rosną, będą sprawiały, że będziemy widzieć ten progres po prostu na papierze, na liczbach. I wiecie, wszystko jest łatwe w momencie, gdy mamy dobry dzień, gdy nam się chce to robić. Ciężej jest w momencie, gdy nam się czegoś nie chce, a to wtedy jest dużo ważniejsze. Stracone dni ranią cię bardziej niż udane dni pomagają. Nie przerywaj tego łańcucha ciągłości. Musisz właśnie zachować tą ciągłość i nie pozwolić na to, żeby było więcej niż jeden dzień przerwy. Jakby jeden dzień przerwy to jest maks, jaki sobie możesz dać. A gdy masz po prostu zły dzień, to zrób minimum. Zrób jak najmniej się da. Czyli nie wiem, zamiast pójść na siłownię, to zrób po prostu w domu 20 przysiadów. Ale zrób cokolwiek, żeby zachować właśnie tą ciągłość, że tą aktywność robisz i wyrabiasz ten nawyk. Także mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny, mam nadzieję, że wiele z tego wyciągnąłeś. Koniecznie zamów sobie tą książkę, przeczytaj raz, drugi, trzeci, cokolwiek. Napisz w komentarzu, jakie Ty nawyki chciałabyś wyrobić, albo jakich chciałabyś się pozbyć. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym odcinku.